Cześć, z tej strony Mateusz Majerski, witam Was serdecznie. Znajdujemy się w hotelu Holiday Inn Express w Warszawie, bardzo blisko lotniska. Właśnie zaczynamy naszą podróż do Tajlandii. Mam nadzieję, że będziecie z nami teraz przez cały ten filmik, jak i przez cały pobyt w Tajlandii. Także zaczynamy. Na tym filmie będzie przede wszystkim, jak wygląda taka podróż, ile ona trwa, gdzie co trzeba zamówić, gdzie się przespać, gdzie, jak wszędzie się zachować i jak to w ogóle będzie, ile to będzie trwało i jak gdzie się znajdziemy za kilkanaście godzin. Słuchajcie, pierwszą rzeczą to oczywiście dotarcie z miejsca zamieszkania do Warszawy, bo stąd zazwyczaj startuje większość samolotów i jest większość takich lotów dalekich gdzieś, więc trzeba dotrzeć jakoś tutaj do Warszawy. My robimy to zawsze dzień wcześniej z tego względu, że po prostu... właśnie samolot startuje. Z tego względu, że nigdy nie chcę, że mieliśmy już kilka razy taki przypadek, że zdążyliśmy ledwo co na samolot, więc wolimy w Warszawie znaleźć się, kurczę wie, mam nadzieję, że nie przeszkadza, wolimy znaleźć się w Warszawie dzień wcześniej po to, aby właśnie na spokojnie, blisko lotniska przenocować, stąd tutaj później wsiadamy w taksówkę albo w jakiś transport i jedziemy na lotnisko, ale właśnie mamy pierwszy raz, mamy tutaj doświadczenie z tym hotelem Holiday Inn, gdzie nie trzeba zamawiać taksówki, żeby dotrzeć stąd na lotnisko, bo mają tutaj swojego busa, stoi tutaj za rogiem stoi bus, widać go? Nie widać. Stoi bus, który po prostu bezpłatnie swoich gości zawozi właśnie na lotnisko, także dzisiaj o 10.30 mamy tutaj zbiórkę, 3 minutki przed i jedziemy na lotnisko. No i świetnie, pod samych drzwi hotelu, pod same drzwi na lotnisku. Jesteśmy na dole, tutaj gdzie nas przywiózł pan z hotelu. Tutaj są przyloty, więc my musimy udać się na górę po tamtych schodach, bo od wejścia na lewo. Musimy się udać w lewo na górę, bo tam są odloty. Idziemy się szybciutko odprawić i lecimy. Ok, pierwszą rzeczą na górze, którą robimy, to udajemy się do monitorów, żeby sprawdzić, gdzie mamy się udać dokładnie. Nasz lot tutaj widać 13.05. Na bilecie również mamy ten numer AY1144 Helsinki. Musimy iść na strefę B do okienek 121-122. A więc udajemy się na strefę B. Na lewo mamy, nie wiem którą strefę, tutaj mamy CDE, a więc w tym kierunku pewnie lewym będzie B. I tu mamy jeszcze kantor, możemy wymienić jeszcze pieniądze. Prawie na Syberii. Jesteśmy w czapkach. Miał być palmy, a jest mróz. No, także my już jesteśmy w Helsinkach i teraz na lotnisko i dalej. Na lotnisko i do Tajlandii. Co to właśnie? Dodam jeszcze, że wcześniej nie było odprawy paszportowej w Polsce, bo nie była ona konieczna, bo lecieliśmy dalej do Europy, gdzie paszporty po prostu są niewymagane. W tym momencie pewnie jeszcze przejdziemy przez odprawę paszportową. Później znowu będziemy musieli się odprawić tak samo jak w Polsce i będziemy czekać już pod odpowiednim gate'em na nasz samolot do Tajlandii. Musimy się udać pod 54. Pod 54. I teraz tak, w lewo mamy od 1 do 20, w prawo mamy od 22 do 60, a więc udajemy się w prawo. Tak jak mówiłem wcześniej, od 37 bramki zaczynają się paszport control, czyli po prostu granica.
były dwa znaki, na co też możecie zwrócić uwagę, jeśli jesteście z Unii Europejskiej, czyli raczej jesteście, skoro oglądacie po polsku ten film. A tam były znaki All Passport, czyli tutaj jest dużo obcokrajowców z Azji, którzy muszą niestety odprawić się po prostu tam, a my jako obywatele Europy możemy tutaj w tej małej, króciutkiej kolejeczce szybciutko się odprawić. Oczywiście to, że jesteśmy na lotnisku w Finlandii, to tylko i wyłącznie nasz wybór. Po prostu pasowały nam te loty i pasowało nam to, że będziemy tam na miejscu na Phuket o 10 rano, bo inne na przykład przez Dubaj bylibyśmy gdzieś tam koło 18, to nam trochę nie pasowało i mało czasu tamtędy Katarem czy Dubajem było mało czasu na lotniskach podczas przesiadki, musielibyśmy się spieszyć i trochę nam to nie pasowało, woleliśmy tutaj przez Finlandię, bo bardzo fajne linie i właśnie mamy więcej czasu na lotnisku na przesiadkę i dodatkowo jesteśmy o 10 rano na miejscu. Okej, mamy już boarding, możemy wchodzić. Okej, my już jesteśmy na miejscach. Fajnie, bo jak kupowaliśmy bilety, to mogliśmy sobie wybrać wtedy miejsca, więc wiedzieliśmy, gdzie siedzimy. Samolot bardzo duży, elegancki, nowoczesny. Także do zobaczenia na Phuket.